Prokurator 2007, witam przybyłych gości. Czy pani przewodnicząca towarzyszą? Witamy. Stwierdzam obecność państwa radnych w liczbie zapewniającej kworum. Otwieram 43. sesję Rady 2007 w Zwierzyniec. Szanowni państwo, stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Zaczynamy tradycyjnie od ustalenia porządku obrad. Jest część uchwał, projektów uchwał, które nie wpłynęły w terminie powyżej 10 dni przed sesją, to musimy je wprowadzić. 484. I tak, druk numer 484. Proszę państwa, kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku na dzisiejszy obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 485. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 486. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 487. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 488. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 489. Kto jest z państwa za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś z państwa radnych chce wprowadzić coś do porządku obrad? Szanowni państwo, zatem przystępujemy do procedowania projektów uchwał. Szanowni państwo, po sesji, bo wcześniej zamkniemy sesję, będzie prezentacja koncepcji zagospodarowania skweru Konika Zwierzynieckiego. Kto z radnych ma ochotę zostać, to proszę, natomiast to już będzie po sesji. To nie jest oficjalny projekt robiony przez projektantów. To jest zrobiona koncepcja przez państwa, których doprosiliśmy, aby uczestniczyli w procesie tworzenia projektu i oni przedstawiają własną autorską koncepcję, której jakby część jest nadzieja i szansa, że znajdzie się w przyszłości w projekcie robionym przez. I zaczynamy, proszę państwa, od druku numer.